Szybki kot żółty był. To można jechać dalej. Dobra, ale to jest gdzieś tutaj. Jeszcze to poszukajmy. Wytrzeszczone oczy, kły, to Tlaloc, astycki bóg deszczu i burz. Przy łagodniejszym usposobieniu jest również bogiem wody i płodności, dającym życie i pożywienie. Ale z drugiej strony jest też odpowiedzialny za pioruny, grat i inne niszczycielskie aspekty wody, w tym erozję, co wiąże się z jaskiniami, sadzawkami i źródełkami. Co dziwne, mieszka we wnętrzu góry. Jego ptakiem jest żuraw, ale jest też kojarzony z takimi zwierzętami jak ślimaki, żaby i inne płazy. Żaby i płazy. Dobra. Myślisz, że będzie więcej tych powstań? Dzień targowy nie może się przez to normalnie odbywać. Jestem pewna, że wkrótce dojdzie do rozwiązania konfliktu. Cóż, mam nadzieję. Stop. Tu nic nie widzę. O. Dobra, zobaczmy jeszcze. Jeszcze może być kawałek tutaj z tyłu. Nie, ale nie aż tak. Stoją do siebie plecami dwaj towarzysze broni. Leżą u stóp tego, który strzeże zacienionego węża. Tu nic nie ma. Ha. Plecami. Przecież tutaj kawałek jeszcze jest
powinna się przydać. Okej. Okay. Nice. Laro, wyglądasz jak prawdziwy członek wężowej gwardii. Znam hasło, którego używają w więzieniu, w którym trzymają moją matkę. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Zrozumiałam. Wydostaniemy ją, Ecli. Jeszcze jedno. Hakan został złapany. Potrzebujemy wszystkich naszych ludzi, żeby walczyć. No i jest ojcem mojej przyjaciółki Kajary. Jeśli złożą go w ofierze... Zrozumiałam. Niedobrze. Hakan złapany? Jakim cudem? Hakan współpracuje z trójcą. Czuję tutaj spisek na większą skalę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Siema. Co my tu mamy? Jest dużo materiałów generalnie na wierzchu. Można sobie brać do woli. Skupiec, nice. Spokojnie, tylko tutaj otworzę sobie skrzynkę. Nie przejmuj się mną, wcale się nie włamuje, nie? Na sprzedaż jest wszystko, oprócz bębna Rimaka. A, to jest ta, okej. Okay. To jest ta, którą szukałem. Okej, okay, dobra. Dziękuję. Miłego korzystania. Dobra, co to jest? Celownik laserowy. Granaty z trucizną. Okej, okay, dobra. Dobry interes. Nie, niekoniecznie. To też mi się nie podoba, powiem wam szczerze. Czyli w sumie nie ma nic ciekawego, ale bieda. Jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Ale bieda na maksa, nie? A to sądzili, że będą mieli więcej, kurde, a tu... Chlas! Klas! Kocham cię! To na pewno Kajara, dziewczynka, o której wspominał Ecli. Czy w tej celi jest Hakan? Może znaleźć sposób, żeby go wyciągnąć. Le Hakan. Rozumiem z Kajarą, dobra. To jest to. Wybacz, Ahau, ale nie jesteś zaniepokojona? Zaniepokojona? Czym? Kukulkan zabiera ostatnio tylu ludzi, by złożyć ich w ofierze. Nie tylko rebeliantów. Cóż... Uważasz, że za dużo tu śmierci? Wiem, czym trzeba zapłacić bogom, żeby słońce nie umarło, ale... Nie przejmuj się. Ta fala śmierci niedługo się skończy. Zaufaj mi. Normalnie jak Majowie. Że składali w ofierze, kurde, na potęgę. To nie ja, to diabeł mnie opętał, zostawcie mnie w spokoju. Tak gadał. Jak swoją drogą. Ja nic nie zrobiłem. To diabeł. Nice. Ta drewniana broń jest niemal idealną repliką współczesnego karabinu. Akacz! Rzemieślnik, który ją wykonał, musiał mieć doskonałą pamięć albo coś na wzór. Może broń ukradzioną trójcy? Who knows? Who knows? Dobra. No jest zdaniem kiczowa ta optymalizacja tego Tomb Raidera jest. Może ci
rebelianci odpuszczą, kiedy zobaczą, co ich czeka, jeśli zostaną złapani. Szkoda, że ta mała dziewczynka zostanie dzisiaj osierocona. Ale może ta egzekucja będzie wystarczającą przestrogą? Ci rebelianci zagrażają harmonii w Paititi. Niektórzy uważają, że życie w harmonii możliwe jest tylko w Górnym Mieście. Z całym szacunkiem, Ahau, ale nie wybrałem tego życia. Było podarunkiem od bogów. Każde życie jest darem. Każde życie jest darem. I nikt mi w nim nie przeszkodzi. Dobra. Coś jeszcze jest? To nie do pomyśl. Znam człowieka, który ma być dzisiaj stracony. To Hakan, rzeźnik z Dolnego Miasta. Rozumiem. Czyli człowiek, który ma zginąć, jest twoim przyjacielem. Próbował zabić Kukulkama. Nie zadaje się z mordercami. Nawet z niedoszłymi. Skoro nie jest twoim przyjacielem, to dlaczego tak cię to poruszyło? Wstyd mi, że należy do gildii kupców. Jest czarną owcą, za którą świecimy oczami. A. No tak. Przepraszam, Ahau. Proszę, nie rób mi krzywdy. Chciałam tylko pożegnać się z ojcem. Nie zrobię ci krzywdy, Kajaro. Jestem po stronie rebeliantów. Skąd znasz moje imię? Twój przyjaciel Etzli powiedział mi, żebym ci pomogła. On naprawdę? Tak. To może opowiesz mi, co się stało. Mój ojciec uważa, że Kukulkan odpowiada za śmierć matki. Powiedziałam, że nic nie przywróci jej życia, ale nie słuchał. Próbował zabić Kukulkana, a teraz zginie i zostanę sama. No już, już. Będzie dobrze, malutka. Może jakoś wam pomogę. Naprawdę? Na placu są inni rebelianci. Oni też chcą pomóc, ale za bardzo się boją. Może ich przekonasz? Zrobię, co w mojej mocy, Kajaro. Obiecuję. Nie pozwolę, żeby odebrali ci ojca. Dzięki, Ahau. Mów mi, Lara. No dobrze, dobrze. Okej. Co weźmiemy? Chcę uwolnić więźnia, ale nie mogę zrobić tego sama. Musisz być tą Ishiki, o której mówiła Unuratu. Jak będzie bezpiecznie, pomogę ci z drzwiami. Bądź zdrowa, Ahau. Podobają ci się egzekucje? Egzekucje? Oczywiście, ale na razie musisz wstrzymać modły. Czy możesz zagrać dla wysłanniczki bogów? Musi być jakiś. Będziemy zaszczyceni. Zachowaj czujność. Nie bój się. Jestem po stronie Unuratu. Próbuję uwolnić więźnia i potrzebuję twojej pomocy. Oczywiście, ale strasz nas zabije, jeśli zbyt będzie się zbliżymy. Będzie ta egzekucja, czy nie? Zrobię swoje, jak się nimi zajmiesz. Dopilnujmy, by nie było problemów. Za ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. W porządku, poszli już. Musimy działać, szybko. Za ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. To nie zadziała. Trzeba przytrzymać obie dźwignie, jeśli mam dostać się do środka. Potrzebuję pomocy. To nie zadziała. Trzeba przytrzymać obie dźwignie, jeśli mam dostać się do środka. Potrzebuję pomocy. To nie zadziała. Trzeba przytrzymać obie dźwignie, jeśli mam dostać się do środka. Teraz jest bezpiecznie. Pomóż mi otworzyć drzwi. Okej. Okay. Tak, musimy ruszać. Okej, okay, okej. Okay. Teraz razem. Droga wolna. Czego chcesz, kapłanko? Nie przejmuj się. Jestem z tobą. Nie mam przyjaciół, którzy wyglądają jak ty. Zaufaj mi. Jestem po twojej stronie. Twoja córka na ciebie czeka. Możesz iść? Tato! Kajaro! Cholera! Kajaro, leć! Poszukaj bezpiecznego miejsca. Znajdę cię! Jakoś nas stąd wydostanę. Oczywiście, że wydostaniemy. Oczywiście, że jestem tą przybliżką. No i cyk. Pięknie. Przybliżka za światów. To są stare koszary. Tędy. Kajaro, już idę.
Kajaro, moja córeczko, już idę do ciebie. Tatuś wraca. Zanim wróci, to zginie. Dobra. Razem możemy przesunąć ten głaz. Istnieje szansa, że dostaniesz ciałę. Dziękuję za wskazanie mi drogi. Pomogłeś mi. Nie w tym. Mówię o drodze do tego, co ważne. Do córki. Proszę, ten nóż należał do mojej żony. Miałem nim zabić Kukulkana. Teraz mi nie potrzeba. Nice. That's a knife. It's a knife. Myślałam, że już cię nigdy nie zobaczy, tato. Tak mi przykro, moje dziecko. Niech nacieszę tobą oczy. Obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię. Chodź, wracajmy do domu. Okej. Okay. I believe I can fly. Leka. Okej. Okay. Achievementy są kurde... ...tekowe. Tylko wywyższeni i wiedzący wejdą na świętą ziemię. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Możesz wejść. I o co chodzi, panowie? Ja wejść nie mogę? Ja wejść nie mogę? Chamy i prostaki. Jak długo jeszcze zamierzasz ciągnąć tę komedię z rebelią? Dopóki nie zwyciężymy i nie przestaniesz być zagrożeniem. Amaru, pamiętaj, kim jesteś. Jestem przecież jednym z was. Tak. To dlatego mnie aresztowałeś? Gdyby mój brat nadal żył, niech spoczywa. Tak, powiedziałby, że ta gadka to jest strata czasu. Wracaj do domu. Jestem w domu. To właśnie jest mój dom. Unuratu, pogrąż się w marzeniach. Jak rozkwitnęłoby Paititi, gdy słońce wzejdzie nad światem, któremu nic nie grozi. A ty nie jesteś zagrożeniem? Utworzyć świat na nowo? Wszyscy tworzą przeznaczenie. Razem, tacy jacy jesteśmy. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, zrobiłem dla Paititi. Wszystko! Kiedy było podzielone, zjednoczyłem je. Jestem tu jedyną osobą, która dostrzega prawdziwe zagrożenie. Pojawiasz się i znikasz. Jakby życie tutaj było tylko opcją. Pewnie. Żyłem w świecie zewnętrznym i widziałem, co nas tam czeka. Każdy dzień nas do tego zbliża. Paititi nie da rady przetrwać jego inwazji. Wszystko, czym jesteśmy, będzie nam odebrane i zniszczone. Więc powinniśmy walczyć z tym razem. Zgodnie z życzeniem naszego ludu. Odtwarzając słońce? To tylko zapewni Paititi bezpieczeństwo. Czekam. Ale nigdy nie uchroni go przed odkryciem, inwazją. Naszym losem będzie wówczas zagłada. Nie! Nie, my musimy być odważni i stanowczy. Przyłącz się. W tym świecie potrzebuję twojej mądrości i uporu. Nad światem rządzonym przez sektę Kukulkana? Czy raczej trójce? Jeśli chcesz władzy, otrzymasz ją. Więc mi pomóż, zadbaj o bezpieczeństwo Paititi. Potem będziesz mogła rządzić nim według swojego uznania. Ja ci oddam tron. Zrobię to. Nie. Szukam tę skrzynię i odtworzę słońce. Niech jego światło cię osądzi. Dlaczego masz o mnie takie złe zdanie?
Weźcie ją. Znowu do celi. Możesz mnie znów zamknąć, ale nigdy nie zdradzę naszego ludu. Nie. Po prostu ich zawiedziesz. Skrzynia zniknęła. Misjonarz Andres Lopez ukradł ją 400 lat temu. Co? Po prostu zmarnowałaś życie, szukając w złym miejscu. Dahel? Nie ma tu jej skrzyni? O-o. Nie jest dobrze. Kukulkan proponuje mi wstąpienie w szeregi kapłanów. Panteon mieszkańców Paititi to mieszanina kilku kultur. Muszę poznać ich rytuały i wierzenia i dowiedzieć się, jak możemy wykorzystać ich bogów przeciwko nim. Ci z drugiego brzegu są chytrzy i inteligentni. Nie wątpię, że miasto wkrótce zjednoczy się pod władzą Kukulkana. Dobra, czekajcie. Te audio mnie tak, kurde, znowu dobija niesamowicie. Głośność dialogu. Okej, okay. Jest full, okej. Okay. Niech będzie full. To sobie przy okazji ściszymy trochę.